naturalne. A dwa ile? Jelena ekstrakt. Dwa pudełka? No. Ekstrakt? Jelena. A tu jest jeszcze tańsze za 14 zł. 100 gramów jest na takie macie na stronie klejowej. Nie. Amino. Szybkie zasiadki, bo to zapracuje zaraz szybko, nie? No nie ma problemu. Na szybkie zasiadki polecam Endip w proszku, nie? Działa tak jak jest na przykład tamta kulka, to jest normalna 20. Ona jest smoczona, zamaczana w tym proszku, kilka warstw i pracuje tak samo, nie? Pracuje od razu puchnie i od razu jest ta praca. To nawet haczyk jest w tym po prostu maczany i on pracuje, nie? Wszystko pracuje. I są różne smaki właśnie. Jest ten też smak. Ognisty żer, nie, naprawdę, proszę, tylko nie za mocno, bo... A powiedz, a normalnie jak się robi na przykład bałwanki, robi, że wiesz, że rzucam sobie kulkę i kukurydzę, tak kurydzę tak samo. Staje, on się, prawda? Lolasz tam robi tarnoskopami też. Tarnusz i fesa. Tego typu mam deski kambrowskie z kresłymi oczkami. To jest właśnie lolasz. Zapraszam, ręcznie robione, na każdą lolę, każdy samiec się łapie, także wiecie jaka siła kobiet, tym bardziej polecam. Proszę zobaczyć, jest czytelny, każdy ma dobre, może też szybciej pracuje. Do wody, to PVA, które tam jest, się kurczy i robi się elastyczna. Wyciągnie się z wody, wysuszy, znowu jest sztywna. Najważniejszy pomysł jest generalnie na to taki, że karp w 99% tak robi, ale czasem jest tak dziki, że ucieka i sobie sam jakby wciąga to do pyska, nie? Ale jak nie ucieka, bo już na przykład teraz był na haku, to robi za każdym razem to samo. Czuje ukłucie i robi tak. Taki ruch, za każdym razem. Taki ruch i poluzowuje żyłkę. Pluje, wypluwa, nie? Natomiast przy trizzling on czuje dopiero to ukłucie, jak ona jest napięta, on się wróci o te 2 cm i ona jest dalej napięta. I trzyma mu to pysk. No boże, tak jak tutaj, na no, finale. No to co, no, nie wiem, czy tak jest. A z drugiej strony, masz jak wiązać. To są siodłowe pióra w kogucie. Prawda? Bardzo dziwne, bo trudno takiego koguta by było u nas w Polsce znaleźć, żeby miał tak bardzo długie piórka.
Tak, krótki.